Siema, zanim zacznę odcinek, wspomnę wam tylko, że dzisiejszym sponsorem jest Instant Gaming, czyli strona, na której możecie dorwać masę różnych gier w bardzo fajnych cenach. Obczajcie sobie, bo warto oszczędzać, link macie w opisie i jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to będzie super, jeśli z niego skorzystacie. A teraz już nie przedłużam, lecimy. O, no i git, spoczko, jest. Caregiver. Chill Hazard, to już znamy, 4 horrory w zeszłym tygodniu ogarnęliśmy z tego. Może być dobrze, myślę. Tomita Sachi. O cholera jasna. Znowu mamy ten filtr. Tak samo było chyba w tym convenience store, tak mi się wydaje. Nadaje to kurde dziwny klimat gierce. Dobra, siema. Naomi's sleeping again. She's always like this recently. I guess being new really gets to you. Don't worry, Naomi. I was like that too when I started. Okay, czyli nowa w robocie, I guess. Coś w tym stylu. Chyba jest noc, tak mi się wydaje. Gdzie my... Czekaj, to jest... To nie jest szkoła, nie? Ale to... A może szkoła? Chociaż może bardziej biuro? Dobra, zamknięte. Poczekaj. Wszystko zamknięte. O! Torba, okej, dobra. Czyli biuro. Ostatecznie. Spoko. Mam ekwipunek? Niby mam, ale jakoś tej torby nie widziałem. Dobra, wziąłem torbę. O! Nie wiem, wchodzenie do nowych pomieszczeń w horrorach zawsze jest takie... A, czekaj. To, tylko, że to nie jest nowe pomieszczenie. Brawo, to małe. O, co jest? It's time. I better hurry. Ale... Ale że na co jest kuźwa czas? O, dzień dobry. Heading out? Yes. But to Soichi's? I just got a call from his daughter to come over. Said it was some sort of emergency. Alright, it's already late. And go home after you get the job done. I'll let the boss know. Thanks, Risako. Oh, and wake Naomi up before you leave. She's sleeping in the break room again. Again? She's a hard worker. Oh, and did you know? Know what? I found this while I was running a little background check of her. I heard she was thrown away. And left in a tunnel in the middle of a forest when she was born. Co jest? Ale przeszłość smutna. She was eventually found, though, by a couple of urban explorers. The police couldn't find who the child was or where she came from. That's crazy, yeah. I couldn't believe my eyes. Luckily, she was very soon adopted by a welcoming family. I can see that. Look where she is now. A kind of hearted individual taking her job seriously every day. Yeah, and she's a really nice girl, but she seems off sometimes. Is it just me? Off? Yeah, she kind of emotionless sometimes. Remember, like, even when a patient passed away, she... Let's not talk bad behind someone's back, Risako. I'm sorry, didn't mean to. Czy to chyba jest szpital? I ona była dzieckiem zostawionym w tunelu, potem odnalazła ją rodzina, ale ona jest jakaś dziwna trochę momentami. Dobra, nara! This dark already? No co? Cała noc przepracowana. Moje auto? Chyba nie. A może to? Kuźwa, ten van wygląda mrocznie. Nie porywajcie mnie, proszę. Chyba, że tu? Dobra. Po prostu tędy miałem iść bokiem. Spoko. No to lecimy do domu. Kuźwa, ulicę nocą. Proszę, nie. Tylko, że nikt mnie tu nie spotkał. Chyba tu. Czy nie? Dobra. Raczej tam, gdzie światło. Musimy iść. Nie podoba mi się ta droga. Bardzo mi się, kurde, nie podoba. This is not the right way.
Okej, okay, czyli idziemy tu. Oj, jest creepy. Hello? Maybe they're busy. I'm gonna go in, okay? No to mamy dom. Japońska hacjenta. Zamknę za sobą, bo tu zdjąć nie mogę, przepraszam najmocniej. What is this smell? O kuźwa, ktoś nie żyje. I sobie gnije. Już mam najgorsze w głowie. Kuźwa, te zasłonki. To bez sens. Rozwalone mieszkanie, jakby... Z jednej strony masz wrażenie, że to syf, z drugiej, że jakby jakaś przeprowadzka się miała szykować. Dziwne. Czekaj, co to było? Jezu, myślałem, że coś podjechało, a to wiatr chyba po prostu. Albo rabunek? Też może tak być. A nie, dużo pudeł. Bardziej o to chodzi. Co wziąłem? Fold cloth, okej. Okay. It won't open, there's a plank that's stuck. Aha. Co wejść nie mogę. Tu jest kibel. Dobra. W tę stronę. Tu byłem. Może tu. Oho. O kuźwa. Soichi-san, don't scare me like that. Why didn't you say anything? What happened to your family members? Are they all out? Hey, are you okay? Soichi-san. Soichi-san? Czy on coś... No rusza się trochę. Czyli żyje. O kuźwa, zesikał się. Even after years of doing this job, I still can't get used to something like this. I need something to wipe it off. Akurat mamy. W końcu jesteśmy caregiverem, więc ma to sens. Tylko gdzie jest twoja rodzina i co się stało? Soichi-san? Może jest zawstydzony tym, co się stało w sumie. Ty, ale gdybym poszedł tam, gdzie on się patrzy, może? Jezu, kuchnia. Nie, dobra, te dźwięki to nie jest chyba tylko wiatr. To jest przesada. To jest jakby coś tam się darło. Dobra, gdzie jest ten gość? Gdzie on się patrzył? Chyba z tej strony. O kuźwa. Dobra, jest mi niedobrze. Co to czarny van tutaj robi? Soichi? Don't scare me like that. Ale co Soichi? Przecież go tu... A. O pierdziele. Na co ty się patrzysz? Nie chcę tego sprawdzać. Jest tak ciemno. O, kuźwa, szopa. No dobra, maybe there's a key somewhere, okej, okay, rozumiem. No to idziemy szukać klucza w takim... Kurwa mać, to korzeń jebany. Ja pierdolę. Nieważne. To się nie wydarzyło, okej. Okay. Nie było tego.
Dobra, dawaj klucz. Co jest? Kto to jest? Już was słyszałem to. Niby mieszka z rodziną, ale... Oj! Nikogo nie ma. Przed chwilą słyszałem tutaj ludzi. Kolejne drzwi. Czekaj. Czy tu wcześniej nie było Soichiego? Nie, chyba nie w tym miejscu. A może w tym? Nie no, chyba był w tym. Kuźwa, Soichi bezszelestny, kurde, jeszcze jeździ na tym wózku, zaraz mnie przestraszy. Słyszę go tam gdzieś. Tylko czy to on? To jest dobre pytanie. O, to ja. Siema. Co jest? Co jest, kuźwa? Coś tu słyszałem. Jakieś obijanie się metalu. To bez kitu, bo tu jest inny dźwięk. Jakby coś było pod tym. Jest klapa, jak nic, tylko nie mogę chyba na razie do niej się dostać. Czy jest jakiekolwiek inne miejsce, w które jeszcze powinienem zajść? O kuźwa, drugie piętro. Dobra, pozbywam się śmieci. That smell again. It's getting stronger. Pytanie, czy to Soichi się zeszczał? Co jest? Ty, coś tam zwłoki chyba wpierdziela. Co to jest? Za tobą, kuźwa, za tobą! The next day. Kuramoto Naomi. O kuźwa. Nie gadaj, że teraz my tam pójdziemy sprawdzić, co z naszą koleżanką, jako Naomi. I będzie przypał. Chyba tak będzie. Dobra, Naomi. Słuchaj, bo jest duża szansa, że twoja koleżanka nie żyje. Tak się składa. Hey, Naomi. What's wrong, senpai? There's a grandpa I want you to take care of. Who could that be? It's Soichi, oho. Sachi-chan can't be in charge of him anymore, so can you go in her stead? O, a czemu ja nie mogę? Znaczy poprzednia ja. Sure thing, but what happened to Sachi-san? Oh, don't worry, it's probably about the relationship. She does this time to time. She isn't getting younger, you know? Including myself, that is. Anyhow, Soichi needs you. Do you think I'll be fine? I've never been to a patient's house by myself. Well, we're short on people. I know it's hard, but we have to do our best and go with what we have. I left his information on your desk. All right, I'll do my best. Coś mi tu śmierdzi. Ale Naomi ma przeczucie, nie? Że samemu do domu głupio iść. Informacja o Soichi. Koga Soichi? 83 lata, 170 cm wzrostu. Low blood sugar, feed flan on 2 meals a day, relaxes when bathing, should bath every day, strong dislike from getting out of home, ask for reasons. Very forgetful as of late, watch for symptoms of dementia. Occasional discomfort, signs of frustration and pain, prescribe opiates if necessary. Dobra, lecimy do Soichiego. Czekaj. Co jest, kuźwa? Szeryfie. You have a good soul, huh? You really do. I can feel it from years of being a monk. Well, I haven't done much in life yet. It doesn't matter. I see that you follow the way. Visit our temple sometime.
With the level of conscience you have, you should feel at home. Okay, I'll think about it. Please do. Jesteś dziwny, gościu. Nara, mnichu. Oj, oj, oj. No to chyba po kolejnej koleżance będzie. Mam takie wrażenie. Jedna po drugiej. Zaraz recepcjonistka będzie musiała chodzić do Soichiego i też będzie po sprawie. No dobra, sprawdźmy, co się wydarzyło. Soichi-san! Anyone home? Looks like it's open. No, zaczyna się tak samo. Co jest? Co jest, kuźwa, czajnik? Okej. Cokolwiek się w domu pozmieniało, to widać. Rusted tin box. Seems like a key won't fit from the rust. Okej. Dalej zablokowane. Czy tu wcześniej nie było jakiegoś lustra czy coś? Tu było. Siema. Dobra. O! Oho, latarka mówisz? Dziękuję. Soichiego nie ma w miejscu, gdzie był wcześniej. Ha! There was something here. No, widzę. Widzę. O, dzień dobry. Hello, Soichi-san. How are you? I'm Naomi. Sachi has been very busy lately. I'll be taking care of you from now on. On chyba wie, że Sachi była zajęta. Telewizor? Jezu, co jest? Wyłącz to, kuźwa, Jezu. Oho. Oho. Ogród. O kuźwa! O kuźwa! Ha? Czy tam jest klip, żebym mógł otworzyć te pudełko? Co jest? Oj. Dobra, ja idę na dwór. Znaczy, nie wiem, gdzie jest bezpieczniej w sumie. Do widzenia, Soichi. Trzymaj się. O kuźwa, co jest? Drabina. Heh, na drugi dach. No ciekawe. Ciekawie wykorzystana. To jest w ogóle tam ta drabina, nie? Maybe I can find a way to take it down. Musiałabyś wejść na górę. Ostatnio wejście na górę nie skończyło się najlepiej. I can see that a plank is blocking the bathroom door. I need to find something that can budge down. And it's too high for me, so I need something to step on as well. Coś wymyślimy zaraz. Jestem ptak. Paperclip. Uśwa. No dobra, to mamy. Trzeba znaleźć coś, na co mogę wejść. Wydaje mi się, że powinienem otworzyć to pudełko. W pudełku może być klucz. Klucz może być do szopy. W szopie może być coś, na co się wespnę. Tak bym to rozkminił. Gdzie było to pudełko? Tutaj. Pick the lock. No dawaj. Co tam jest? No pewnie. Że klucz do szopy. Oczywiście. To było do przewidzenia. Dobra, chodźmy.
Proszę, żeby tu nie było Soichiego nagle, kuźwa. Otwierasz, a on wyjeżdża, nie? Otwieramy. Oj. Daj latarkę. Kuźwa, latarkę. To jest... Nie, to nie jest zakrwawione, to chyba kwestia filtra. Pick up the tool. To kuźwa jest farm tool. Ale... A, tym chyba tą deskę zdejmę. Powinno dać radę chyba. Ta. Dawaj drabinę. Ale powoli idę. No chyba sobie żartujesz, że nie mogę jej tu położyć. No nie, drabina nie jest do tego. Chyba muszę ją dać do tego pokoju. W takim razie. I tam może znajdę coś, na co się wespnę. Normalnie. Dobra. O kuźwa! Cześć. The kettle was left boiling and the water was left running. Where's your family? Anyways, I have to take you to the bath now. Za mną coś było. Muszę go wziąć do Nie. Nie czas na kąpiel. Teraz. Dawaj drabinę. Climb up. Ty, ja wyjdę chyba w tamtym pomieszczeniu. Może nie? Nie. Po prostu strych. Okej. Kuźwa. Jest stołek. Oj. Oj, 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 oj. Dobra. Jakby tu był Soichi, kuźwa, który jeździ na wózku, to nieźle bym się obsrał. Dobra. On tu dalej jest. Okej. Dobrze, że żadna poczta nie przyszła podczas tej godziny. Trochę bym się zdenerwował. Dobra. No to... Można to wejść, czy nie? Tak, dobra. Let's go. Co próbowaliście zablokować? To chyba nie był przypadek. No dobra, teraz mogę tam wejść. O kuźwa! Soichi to sam nie jeździ. No ładnie. Tutaj jechali. Uwaga. A wanna. Do kąpieli miałem go. Teraz muszę go kuźwa znaleźć. Powiem tak, widząc to, co przed chwilą, to nie chcę go teraz znaleźć. Oni jechali gdzieś tu. Tu jest wejście, tu muszą... Tu może? Tu był wcześniej. O kuźwa. O kuźwa. Jakim cudem ty się tu znalazłeś, Soichi? O. Oj, oj, oj. Dobra, nara. Cześć. Soichi? Let's get you inside. O. Co puka?
Co to? Nie. O kuźwa. A! O kur... Co to za paczka? Jak Soichiego nie będzie w wannie, kuźwa. Jesteś. Sorry to bother you. I received a packet just now. I'm going to leave it on the kitchen table, okay? Kuźwa, zacznij się odzywać, Soichi. Proszę cię. Zabrać go do łóżka? Ta, dobra, starczy mu wanny. O, śpisę. Co to? Kuźwa, to brzmi jakby... Nie mogę wyjść. Co jest? Co jest? Ha? Czekaj, co? Ha! Hey, Risako-san, what's up? About Soichi, there's something wrong about his family. None of his family members were home. I feel very uneasy about it. I was wondering if Sachi-san knows anything. You want to take a look at her work diary? Yes, that would help. Oh, and she's taken a sick leave again. Maybe you can visit her. Huh. Coś się tam mocnego odwaliło. See if she's doing okay. No ale przeżyłem, nie? No, mi przeżyła. Day one, just a normal day at Soichi's, but there's one thing that bothered me. The house kind of smells. Where's it coming from? I should try getting rid of the stench tomorrow. Day two, I didn't know Soichi suffers dementia. He doesn't talk much, if not at all. This is odd. He was fine yesterday. Maybe his symptoms are starting to show now. I pray he will be okay. Czy przestał gadać drugiego dnia już? His family members were supposed to be at home today. They called us last minute that they can't make it. It's just Soichi at home today. I really wish they'd let us know sooner. Oh well, I shouldn't complain. I tried taking out the trash again and used the air freshener. Nothing seems to work. The house still reeks of something rotten. Kurwa, jest gnilizna. Myślałem, że to może być zapach uryny, ale chyba nie. When I arrived today, Soichi wasn't at home. Co? Jak to kurwa? Czekaj, czekaj. Turns out he was lying on the ground outside. What's going on? I always hear scratching of walls and banging of ceilings. I tried checking where the sounds were coming from. Nothing's there. Ah, the smell again. I just can't put a finger on where the smell is coming from. Everything about that house is driving me insane. Day 5. The room in the second floor. What was that? Grandma? Why are you here? What are you doing? It can't be real, right? I feel cold. Maybe I'm just sick. I shouldn't go to work tomorrow. Ha! Ci przeżyła to, ale... Babcia, kuźwa, co? I czuje zimno? What happened at Soichi? Something's wrong with Sachi-san. I have to go to visit her. I can go now. From what I heard, she lives nearby. O, kuźwa, idziemy do niej? Ja mam wrażenie, że ona nie żyje. Mówiła, że czuje zimno, a co jak ona nagle zaczęła, nie wiem, obumierać, czy coś? Now, from what I remember, Sachi-san lives nearby.
She should be living in the tallest apartment building in this area. No to idziemy. Co jest? Może jest jakaś klątwa, w której właśnie opiekunki zmieniają się w jakieś kuźwa duchy opiekunek i zajmują się Soichim, ale już nie są sobą. Halo? I won't let you pass. Do I know you? No. So does that mean I can pass? No. You have the same uniform as the girl who lives here. That means I can't let you pass. Why? I don't even live here. It doesn't matter. You have to win in a game of rock, paper, scissors. Then I let you pass. Huh? Rock, paper, scissors, are you kidding? Shut up and listen, or I won't let you pass. Alright, fine. Kuźwa ty. To nie jest rock, paper, scissors, stary. Here we go. Rock, paper, scissors. Shoot. Nożyczki. Ah, I lost. You're pretty strong. However, you really thought I'd let you pass with just a game of rock, paper, scissors? Think again, loser. But you say, all I need is one thing. I know you'll not have him. I know you do. Have what? Bring me the drug. The drug? Stop playing dumb. I've been getting it from your friend. But she's acting weird lately and won't give me the damn thing. And runs off like a psychopath. You say that? Bring me the drug. And I let you pass. Czyli gość po prostu chce wykorzystać to, że jestem kuźwa pielęgniarką. Ćpun obrzydliwy. No cóż. Ty, ale on mówił, że tamta mu dawała te dragi. To kurde... Oj, nieładnie. Nieładnie. Cześć. Seichi's work... A, dobra, okej. Okay. Myślałem, że mogę jej o tym powiedzieć, czy coś. Ograć to jakoś, ale chyba nie. Morfina. No dobra. Lećmy. Symulator pielęgniarki zmienił się w symulator dealera. Z czego opłatą jest to, że pozwoli mi wejść, kuźwa, do chaty. Nieźle. Cześć, stary. Co tam? Bring me the drug. No mam. Oh, yes, this. This. Ahaha. Idiota. Ale przynajmniej się usunął. Dobra, wbijamy. Boję się tego spotkania, szczerze. Które mieszkanie jest twoje, koleżanko? A mogę zadzwonić? Nie, mogę po prostu wejść. No to wbijam. Halo? Dzień dobry. Halo, halo? Herbaty na razie może nie rób. O, cześć! Sachi-san, are you okay? Oh, I'm okay. I just feel cold. O kuźwa, coś ją opętało. Do you want me to get you some tea? Yeah, that would be nice. Dobra, już robię. Nie ma problemu. Cześć. Masz. Are you all right now? So cold. Don't worry. I think I just got a cold. Hey, Sachi-san, so I came here to ask you something. I read your work notes and what happened at Soichi's? And what happened to his family? Why? Why what? Why? Oh, I'm sorry, I forgot to mention. It's because I'm in charge of taking care of him now. Get out. O co jest? Get out!
I don't want to get involved anymore. Co tam się wydarzyło? Nie chce z nami gadać niestety. Czemu ona nie chce mieć z tym nic wspólnego? To jest! Co? Nie gadaj, że... Co jest, kuźwa? O co chodzi? Co ją opętało tam? Nie chcę iść do tego domu. Nie chcę iść do tego domu. Where's everyone? I have to get to Soichi. What is this feeling? I feel like I should hurry. O nie, to samo co wtedy. Jeszcze pada. Dobra. No to musimy tam iść. I nie było recepcjonistki nawet. Coś tu nie gra. Ty, ale mnich mówił, że mam dobrą duszę. Może mnie to nie rusza. W sumie ona tam spędziła 5 dni, a my jeden, ale... Dobra, Soichi. Szykuj się na wpierdziel. O, co tak głośno, kuźwa? W domu powinno być ciszej właśnie. Soichi! Soichi, Soichi! Proszę, nie mów, że jesteś na dworze w tym deszczu i ciemności. Błagam, kuźwa, nie ma cię tam. Powiedz, że cię tam nie ma. Kuźwa, ciebie na razie to nie ma nigdzie. O, kuźwa, co jest? Szczury, czej, rozerwij ten materac, o co chodzi? O Boże, co? Czekaj, czekaj, co? Jego nigdzie nie ma. Nie chcę wchodzić na górę, nie chcę wchodzić na górę, błagam, nie chcę wchodzić na górę. The package is open. Take what's inside. Carjack crank. Auto. No było tam auto. Dobra, dosłownie nigdzie go nie ma. Drabina jest rozwalona. O kuźwa, jeden kierunek na zewnątrz. No dobra. Czemu nie mogę nic zrobić z tym autem? W tym aucie nic nie ma chyba. O! Carjack. Dobra. Chyba, że coś z tym ma te... Czekaj, ty! Dobra, klucz do auta tu był. Wcześniej go nie mogłem jakoś, nie wiem, klikałem na to. Czekaj, dobra, let's go. Open the van. No dobra, co jest kuźwa tutaj? To już wziąłem akurat, ograłem to. Ale po co mi podnośnik? Poczekaj. Uwaga. Okej. Uwaga. Nie tym. Tym. Dobra. Przecież zrobiłem to. Use the carjack. Oj, 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 oj. Wcześniej się nie chciały otworzyć, teraz?
co tam kuźwa jest. No. Oho, łom. Zakrwawiona notatka. Good fortune comes beneath the floor. O Boże. No to idziemy do tej klapy chyba. I czemu tu jest taka szafa? No dobra. To idziemy na dół. Proszę, żeby nic mnie nie było. Dobra. Gdzie jest tam to pomieszczenie? Tu. Otwieramy. Nie, no mamo. Co jest? O kuźwa, jaskinia normalnie. O co tu chodzi? Coś tam widziałem. O kuźwa, co to jest? Ha? Czekaj, czekaj, co? Co to jest? O kuźwa. Nieźle się bawimy. Co to? Co? Co to jest? The time of the deeds have been engraved to the elderly clocks. The mother got stabbed while preparing dinner and the clock struck 3:13. O, co? The girl was strangled when she was coming back from school and the clock was stuck at 8:10. The boy got pushed down the stairs and the clock struck 5:40. The father pushed down from the window and the clock struck 11:50. Czekaj, no, trzecia strona. The gods will aid when the time pieces align. Trzeba poukładać zegary. 3:30, 8:10, 5:40, 11:50. Ale jakie zegary? W domu? Czy tu? Oj. Oj, oj, oj! Co jest? Ha? Aha! Skuźwa czasówka. Co jest kuźwa? Uciekam do góry, uciekam do góry. Zegary, zegary, zegary. Mother got stabbed while preparing dinner. Okej, okay, dobra, idziemy do kuchni. Dlatego tam, kurde, coś się działo, woda leciała. Piszczał czajnik. A! O kuźwa, jest tu! Źle poszedłem, źle poszedłem, źle poszedłem, źle poszedłem!
Znowu źle. Idzie! Idzie! A! Która? O kuźwa! Zegar nie zatrzymuje czasu. Jak ja mam to ograć? Idzie do mnie. Ojojoj, chciałem zamknąć drzwi. Gdzie jest to gówno? Dobra. 3:30. Kuźwa. Aaaa! No jak?! Tu jest zegar. To chyba schody będą? O to chodzi? 5:40. Cześć, zła wskazówka. 3:15. Kuźwa! Tylko w jedną stronę to idzie. 5:40. Mam to. Jeden. Ktoś został zepchnięty przez okno, a to raczej musi być z góry, jeżeli ma umrzeć ktoś. Tu jest zegar, okej. 11:50. Dwa. I co teraz, szmato? Nie! Nie! Bon! Uźwa, o tutaj! 6:30, nie? To taki... A kurwo jebana ty! Gdzie ty kurwa jesteś? Nie ma jej. Łatwo z tobą. Dobra. O kurwa. Ja pierdolę. No jak ja mam kurwa ją ograć? Jak? Szósta trzydzieści! DJ Palasite, kurwa! Czemu to nie działa? Ustawiony jest? Szybko! Na co? Kurwa! Wypierdalaj no! O, drepta sobie! Cześć! Nara, kurwo! 8:10. Kuźwa źle. Szybko. Ajajajajaj, kurwa! Sytuacja stresowa. Przez ścianę, kuźwa! O ta, duchy tak chyba robią, faktycznie. Powiem, że nawet lorowo accurate. Dobra. 8:10. Dobra, dawaj. Dobrze. I teraz... 10. Dobrze! Gdzie ta skrzynka? Co to jest? Klucz jakiś? Gdzie to się otworzyło? Chyba tam... Czekaj. Tu!
Religious Dagger. Czy ja teraz muszę iść na dół i zabić to demoniczne coś? Może to jest źródło tego koszmaru? Dobra. Idę. Idę. Dobra, okej. Cześć, Soichi. Haha! Po tobie, stary. No i co teraz? Czy Brings... Dobra, Brings Soichi down. Co prawda, on nie żyje, ale... No bo żyje? Żyje! Co jest? Thank you, young one. The curse didn't allow me to speak. Oh! I'm sorry I couldn't figure things out sooner. No, you did more than what I dreamed for. You gave me a chance. Now listen, the raven is after me. It's using my wife to complete itself. Your wife? I thought she passed away. The raven can interact with the dead. He has coerced her soul back to this world. The condition for his summoning is for the dead to perform the ritual on the person she loved the most. Now, you must save my wife's spirit. But how? Her bone box is in the altar. It should be sealed tight with a red string. Get it out of the house and the demon will back away. Okay, use this. It should cut through anything. You have a good soul. I trust in you. Ty, tam to pudełko u góry, nie? Trzeba rozciąć czerwone stringi. Suzgę, misja. O kuźwa. Soichi, I just wanted to be with you. I'm sorry. Nie, ona troluje. Ona troluje. Soichi, nie słuchaj się. Dobra, idziemy do góry. Gdzie są te schody, kuźwa? Przy telewizorze, to będzie tam. Tutaj, do góry. Okej. Okej. Tni! A to! Dobra. Oj, co jest? O, fuck! Nie gadaj, co jest, kuźwa? To jest to, co stało wtedy za tą pierwszą. O, kuźwa, bawimy się w labirynt chyba. O, kuźwa, co jest? Spierdzielam! Totalnie losowo, ale uciekam. Dobra. Co jest? Ha? Udało się. I run as fast as I can. Kropka. Just when I ran out of breath, our small, worn-out building. I saw small, worn-out building. It's an old temple. Just looking at it made me feel its history. I looked back. The Karasu Tengu was gone. Did I lose him? I decided to enter the temple. I saw a monk chanting. I was hesitant to disturb him. But he must have felt my presence. He slowly turned to me and stared at the bone box as he walked. The monk spoke to me, letting me speak. Here, give it to me. I handed the box without a second thought. My hands were still trembling from the adrenaline.
If you were a little late, the poor woman's spirit would have suffered a great deal. I was relieved. Soichi was right. It seems that his wife, Haori, was unharmed because I took the bone box out of the house. The monk told me to bury it in a grave before it attracts anything else. He helped me to do so, and he even offered a prayer of protection for me and the couple. I also prayed that Haori is safely released, and Soichi to be as far away from the soul spirits as possible. I'm happy that Haori family has the chance to watch over Soichi in the other world. But where did the Karasu Tengu go? Is he gone for good? Either way, I have to make sure that Soichi does not go back there again. A few days have passed, and I decided to still care for Soichi. It's a sunny, nice day. We are going to visit Haori's grave today. Now that we've had our moment of peace, I can finally greet her. Ale dziwne zakończenie. Jak oceniasz? Spoko, w sensie, wydaje mi się, że to jest ten horror z tych klaustrofobicznych, tych, które mają działać na ciebie strukturą i pomieszczeniem głównie. Że cały czas chodzisz po tym samym, ale to się zmienia. I ten labirynt ma na ciebie wpływać, masz się bać, te drzwi się same zamykają. Wiesz, co chwilę wchodzisz do pokoju, który był wcześniej, kuźwa moje uszy, ała, proszę, zlituj się, Jezu, Boże, proszę, litości, ała, 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 ała. A, ty, to było to Tengu. To Masoichiego. What a shame. He was already gone the moment you stepped into the house. What a shame. Co jest? Czyli jednak źle się skończyło. No, ale to jest ten horror, który ma działać na ciebie przestrzenią. Biegasz cały czas te same pomieszczenia, ale jednak za każdymi drzwiami może się czaić coś nowego i cię to przeraża. Wyjście na dwór, mrok, wiesz, dźwięki. Dźwięki w tych grach są bardzo dobre. Mi się to podoba, że tym ambiensem, kurde, oni próbują dużo zmienić. Kuźwa, przestraszyłem się korzenia. Tak, byłem jakby w takim niepokojącym nastroju, kurde, na dworze. Jakby to mówi swoje, nie?